witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś konferencja prasowa z udziałem pana posła Zbigniewa Dolaty, pełnomocnika okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gnieźnieńskim. Czy możemy powiedzieć gnieźnieńsko-słupeckim? Możemy. Możemy. To mówimy, gnieźnieńsko-słupeckim. Jest z nami też pan radny Rady Powiatu Słupeckiego Bogdan Kukulski, szef naszego klubu radnych koalicyjnego. No i dziś kilka tematów związanych ze sprawami bieżącymi, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tematów inwestycyjnych dotyczących inwestycji naszego powiatu w ostatnich latach, albowiem mamy się czym pochwalić i myślę, że na tle nawet tych dużych, wiodących w Wielkopolsce powiatów, które inwestowały od zawsze, to nasz powiat ma rzeczywiście powód do dumy. Skala inwestycji drogowych, ale nie tylko drogowych, jest naprawdę ogromna. I w tym momencie może oddam głos panu posłowi. Jednocześnie tutaj prezentacja pokazywać będzie niektóre dane dotyczące inwestycji w naszym powiecie, począwszy od zarania dziejów, czyli od roku 1999, ale oczywiście chciałbym, żebyście zwrócili Państwo uwagę przede wszystkim na te ostatnie lata, no bo jak wiecie, nasza kadencja rozpoczęła się na początku grudnia roku 2018. No i mamy się czym pochwalić, prawda, panie pośle? Oj, zdecydowanie tak, panie starosto. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Rzeczywiście główny temat wiodący to są inwestycje lokalne z dofinansowaniem rządowym i można powiedzieć, że zgodnie z tym naszym hasłem Polska jest jedna, te środki, które rząd przeznacza na dofinansowanie inwestycji samorządowych z roku na rok rosną i są kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Duże metropolie są w stanie wygenerować z dochodów własnych duże środki na realizację inwestycji, natomiast samorządy w mniejszych ośrodkach miały z tym w czasach rządów naszych poprzedników duży problem i dzisiaj to jest zmiana wręcz rewolucyjna. Ja powiem, jak to wygląda na przykładzie właśnie powiatu słupeckiego. Pan starosta będzie za chwilę mówił o konkretnych inwestycjach za jego kadencji, natomiast ja chciałbym porównać rok 2015, czyli ostatni rok rządów naszych poprzedników, z rokiem 2023, czyli rokiem bieżącym. Jeśli chodzi o dochody, powiat słupecki w roku 2015 miał po stronie dochodów 61 milionów złotych, w roku 2023 203 miliony złotych, wydatki wtedy 59 milionów, wydatki ogółem, a obecnie wydatki to jest kwota 203 milionów złotych i co najważniejsze, wydatki inwestycyjne. Tutaj zresztą widzimy na tej planszy, w 2015 roku powiat słupecki był w stanie na wydatki inwestycyjne kierować kwotę 1 300 000 złotych. Rok 2023, którego tutaj nie ma, to jest gigantyczna kwota 117 milionów złotych, prawda, panie starosto? 117 milionów złotych, czyli w wymiarze procentowym to jest ponad 8000% więcej środków. To jest zupełnie rewolucyjne. Myślę, że powiat słupecki jest tutaj absolutnie liderem w skali Wielkopolski, jeśli nie nawet w skali Polski. Ale trzeba też spojrzeć na wydatki poszczególnych gmin powiatu słupeckiego, bo to też pokazuje, że te
wydatki powiatu nie są niczym takim no, zupełnie już szokującym, ponieważ gminy w roku 2015, wszystkie gminy powiatu słupeckiego na inwestycje przeznaczały 21 milionów złotych. W roku 2023 na inwestycje przeznaczą 141 milionów złotych, 566% więcej, blisko sześciokrotny wzrost wydatków inwestycyjnych gmin powiatu słupeckiego. To jest rzeczywiście, myślę, dla mieszkańców niezwykle widoczne. No weźmy taką gminę Lądek, która w 2015 roku na inwestycje mogła przeznaczyć kwotę niecałych 250 tysięcy złotych, 240 tam kilka tysięcy złotych. W roku 2023 ponad 15 milionów złotych. Czyli też no, niesamowicie duży wzrost. Podobnie gmina Zagórów przeznaczała na inwestycje w 2015 roku niecałe 700 tysięcy złotych. Teraz przeznacza też ponad 15 milionów złotych. Gmina Powidz przeznaczyła na inwestycje w roku 2015 niecałe 4 miliony złotych. W roku 2023 51 milionów złotych. I można by tak wymieniać i wymieniać. Każda z gmin powiatu zwiększyła inwestycje o kilkadziesiąt, a w większości przypadków kilkaset procent, no nie mówiąc o gminie Lądek, która też kilka tysięcy procent większe inwestycje. Łącznie suma wszystkich środków, które w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli od 2016 do 2023 roku, to jest kwota blisko 605 milionów złotych. Ale biorę pod uwagę tutaj wszystkie wydatki z budżetu państwa, czyli i te inwestycyjne, twarde, takie infrastrukturalne, ale również inwestycje społeczne, czyli chociażby 500+, 300+, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie transfery finansowe, no, czyli proszę zwrócić uwagę, 605 milionów złotych. Ogromna kwota. Łącznie Wielkopolska w tym samym czasie otrzymała 37,5 miliarda złotych. A średnio wydatki inwestycyjne wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a mamy w okręgu tym 92, mamy 5 powiatów i 32 gminy, to wydatki inwestycyjne średnio wzrosły o 250%. Czyli widzimy, ile więcej można było zrealizować inwestycji samorządowych, tych oczekiwanych przez mieszkańców w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości w porównaniu do rządów naszych poprzedników koalicji Platformy i PSL-u. I to są inwestycje najróżniejsze. Zaraz pan starosta będzie mówił o konkretnych powiatowych. Ja powiem o kilku takich gminnych, istotnych, które myślę, że też były odnotowane przez media i tym samym mieszkańcy też mają świadomość, że te inwestycje nie byłyby zrealizowane bez pomocy rządowej. No weźmy chociażby pływalnie. 4 miliony złotych dofinansowania rządowego, rewitalizacja rynku w Słupcy, ponad 4 miliony złotych dofinansowania. W sobotę byliśmy w Mieczownicy na tych pięknych uroczystościach rocznicy bitwy pod Mieczownicą. No, tam jest pałac remontowany obecnie, kwota dofinansowania 5 milionów, blisko 5 milionów złotych. Praktycznie w każdej gminie inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dofinansowanie rzędu 9, 7, 5 milionów złotych w poszczególnych gminach. Nie mówiąc o inwestycjach drogowych, bo te tutaj no, powiat słupecki i gminy powiatu słupeckiego no, przeżywają naprawdę fantastyczny czas, kiedy te drogi, które były często w bardzo złym stanie, albo ich w ogóle nie było, bo są budowane ze względów obronnych. Teraz ułatwiają zdecydowanie komunikację. Właśnie jadąc chociażby do tej Mieczownicy, no też jechałem po drodze, mój GPS w samochodzie jeszcze mi pokazywał, że jadę po prostu przez pola, prawda? Bo jeszcze nie zaktualizowałem, więc to pokazuje, jak duży wysiłek finansowy
z budżetu państwa, wsparł wysiłek finansowy gmin, ale to też gmin i powiatu, ale to też było możliwe dlatego, że wzrosły dochody własne. Wzrosły dochody z PIT-u, wzrosły dochody z CIT-u, wzrosła subwencja oświatowa. We wszystkich właściwie aspektach gospodarki finansowej samorządu w całej Polsce, nie tylko w powiecie słupeckim, mamy ogromny postęp i dzięki temu właśnie ta nasza lokalna ojczyzna pięknieje, ludziom żyje się zdecydowanie lepiej, jest lepsza komunikacja, są właściwie we wszystkich obszarach spełniane oczekiwania mieszkańców. Ja może tyle. Teraz myślę, że pan starosta powie o konkretach już związanych z samymi inwestycjami powiatowymi. Myślę, że się podzielę trochę z szefem naszego klubu radnych, z panem Bogdanem Kukulskim. Jak zaczynaliśmy tę kadencję, to wtedy takie hasło przewodnie koalicji, tej przedziwnej koalicji, która połączyła radnych, którzy objęli swoje mandaty w grudniu 2018, nie, w grudniu wybierali zarząd, objęli w październiku, czy listopadzie po wyborach. Mieliśmy takie hasło szpital, drogi, szkoły. I właściwie w każdej z tych dziedzin mamy konkretne osiągnięcia i możemy powiedzieć tak, ta sprawa jest rozwiązana do końca, albo jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o drogi, gdzie około 70 kilometrów zostało wyremontowanych, przebudowanych, bądź też zbudowanych od podstaw. To może Bogdan o tych naszych wspólnych celach i o tym, co twoim zdaniem udało się zrobić. Jak tutaj pan starosta powiedział, naszym wspólnym celem były te trzy rzeczy, o których tutaj było wspomniane, czyli że to były bez pomocy, że rzeczywiście musimy sobie odpowiedzieć szczerze, bez pomocy tych pieniędzy rządowej z Ładu Polskiej nie bylibyśmy w stanie tego wykonać, to dzięki tym środkom udało się. Udało się bardzo wiele, żeśmy jak gdyby zrównoważyli, bo tak, to, że szpital został zakończony, no to praktycznie wybudowaliśmy go z własnych środków, natomiast środki zewnętrzne pomogły nam jak gdyby uzupełnić brakującą rzeczy, które tam no w projektach były nieujęte. Natomiast co do dróg zrównoważyliśmy jedną rzecz. Po raz pierwszy wszystkie gminy skorzystały w tej kadencji z budowy dróg. Czy to była gmina Strzałkowo, czy to jest gmina Ostrowite, żebym nie wymieniał wszystkich. We wszystkich gminach żeśmy budowali drogi. Natomiast nasi poprzednicy jak gdyby o pewnych gminach w ogóle zapominali i tych inwestycji po 8 lat tam nie było, żadnych nie było. Dzisiaj na każdej gminie możemy powiedzieć, że te inwestycje są. Oczywiście najwięcej skorzystała gmina Powidz ze względu na to, że znajduje się tam to lotnisko, które było tak zwanym priorytetem rządowym, żeby doprowadzić tam drogi rządowe ze względu na obronność naszego kraju. To jest zrozumiałe. Natomiast z pozostałych środków wszystkie gminy inne korzystały. Są te drogi na etapie wykonywania, niektóre już są zakończone. Także myślę, że ta kadencja nasza, nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, będziemy na pewno dumni z siebie, co po nas zostało. Myślę, że to nie jest ostatnia nasza kadencja, że my tutaj powalczymy o kolejną kadencję, bo bardzo wiele rzeczy jeszcze zostało do zrealizowania i jesteśmy gotowi i jesteśmy jak gdyby słowni z tego, bo zapowiadaliśmy, że w tych dziedzinach się sprawdzimy i wykonaliśmy to. Także dzisiaj myślę, że tutaj nasi wyborcy nas będą oceniali oczywiście podczas wyborów i to jest prawo wyborców, natomiast my jesteśmy zdania, że to, co do nas należało, to żeśmy godnie wykonali. Oczywiście mamy pewne niedociągnięcia, ale to nigdy w życiu nie jest tak, że wszystkie rzeczy, ale powiem szczerze państwu, że jak siadaliśmy pierwszy raz do umowy koalicyjnej i ktoś by mi powiedział, że jesteśmy w stanie zrealizować tyle dróg i tyle inwestycji, to wtedy naprawdę sam bym się zastanowił z boku, że chyba to jest niemożliwe. A tak naprawdę udało się. Kiedy 4 grudnia 2018 roku odbieraliśmy z wicestarostą Czesławem Dykszakiem klucze od tych gabinetów, od swoich poprzedników, pana Mariusza Rogi i pana Szymona Grzywińskiego, no to wówczas mieliśmy bardzo dobrą rozmowę na temat potrzeb naszego powiatu. Dowiedzieliśmy się wtedy między innymi, że czeka nas remont mostu w lądzie, na który to remont oczywiście w budżecie powiatu nie ma żadnych pieniędzy.
Dowiedzieliśmy się, ile dróg w naszym powiecie wymaga remontu. Z tych 330 paru kilometrów około 70% dróg było w stanie bardzo złym lub przynajmniej kiepskim, także wymagało nakładów remontowych. Wiedzieliśmy, że rozbudowa szpitala to jest problem, natomiast nie do końca wiedzieliśmy, że aż taki problem i że całe przedsięwzięcie skalkulowano na 20 parę milionów, ale bez wyposażenia tegoż szpitala. No i oczywiście nikt nie myślał, że rozbudowa nie pociągnie za sobą właściwie żadnych dodatkowych środków od głównego płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli rozbudowę szpitala rozpoczęto z myślą, że spełnimy wszystkie wymogi nałożone przez ustawodawcę, dotyczące przede wszystkim bloków operacyjnych. Natomiast też była pełna świadomość tego, że jest to skok na głęboką wodę i nie wiadomo, co dalej, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego szpitala. No bo 4000 dodatkowych metrów kwadratowych powierzchni do ogrzania, posprzątania, do wypełnienia sprzętem, personelem, tak żeby służyło to pacjentom, no bo przecież to wszystko dla dobra mieszkańców naszego powiatu i wszystkich pacjentów, którzy chcą korzystać z usług tego szpitala. W pierwszym roku musieliśmy podjąć bardzo poważne wyzwanie i zaciągnąć poważny kredyt, obligacje, które powiat zacznie spłacać od roku 2025 na ponad 20 milionów złotych. To nie była łatwa decyzja, bo to praktycznie wiązało nam ręce, jeśli chodzi o możliwość kredytowania czegokolwiek poza rozbudową szpitala. Ale podjęliśmy to wyzwanie i tu chwała wszystkim radnym ponad podziałami. To nie była łatwa decyzja, ale udało nam się taki kompromis uzyskać. Myślę, że kolejne lata dawały nam też możliwość docierania się, jeśli chodzi o te stosunki wewnątrz Rady Powiatu. Wiecie Państwo, że były momenty bardzo trudne, łącznie z głosowaniem dotyczącym odwołania starosty. Ale myślę też, że przekonaliśmy jako zarząd powiatu zdecydowaną większość radnych co do tego, że jesteśmy w stanie realizować takie działania, które wydawałyby się niemożliwe. Że nie mając pieniędzy, jesteśmy w stanie budować, remontować, przenieść dom dziecka z Kosewa, gdzie utrzymanie tego obiektu dla 14 dzieci było kompletnym nonsensem ekonomicznym, a jednocześnie pozyskaliśmy środki, oczywiście rządowe, z Polskiego Ładu na to, żeby urządzić ten dom dziecka w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistego domu i aby taki dom stworzyć dla dzieci w Strzałkowie, na piętrze dawnego internatu szkoły rolniczej. Podobnych działań było dużo. Jesteśmy teraz w przededniu zabiegania o kolejne środki i rządowe, i europejskie. Jesteśmy do tego przygotowani. No mamy nadzieję, że będą kolejne rozdania, jeśli chodzi o Polski Ład. Czekamy na wyniki naboru dotyczącego remontów drogowych. Tu złożyliśmy dwa wnioski. Jeden dotyczy ulicy Powickiej w Strzałkowie, drugi ulicy Wojska Polskiego w Zagórowie. No i oby również te dwie drogi udało nam się przy współpracy z samorządami gmin wyremontować. Tu też wielkie słowa uznania dla wójtów i burmistrzów, z którymi współpracowaliśmy przy tych inwestycjach, bo bez ich pomocy, bez często decydującego wkładu własnego, na który powiat pieniędzy nie miał, ale który wspólnymi siłami udało nam się uzyskać. Bez tej współpracy, dobrej współpracy, nie byłoby tych efektów. No teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że ponad połowa budżetu powiatu to są wydatki inwestycyjne. Z tych
kilkunastu milionów, o których wspominał pan poseł, grubo ponad 100 milionów to są pieniądze przeznaczane w tym roku na inwestycje. Oczywiście te środki, którymi dysponowali nasi poprzednicy, to były zupełnie inne pieniądze też ze względu na inflację, ale ta inflacja wynosi, powiedzmy, 13% dzisiejszy odczyt. No, w stosunku do roku 2015, niech to będzie 20 parę czy 30% w przypadku tego typu inwestycji. Natomiast skok, jeśli chodzi o wielkość nakładów, jest, jak sądzę, na tyle duży, że godny zauważenia, i w natłoku różnych informacji, które się pojawiają w mediach, myślę, że zauważenie tych wydatków inwestycyjnych też jest istotne. Stąd też pozwoliliśmy sobie dzisiaj państwa tutaj zaprosić. To jeszcze może tylko jedno zdanie, bo tutaj i pan starosta, i pan radny powiedzieli o programie, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów, i o tym, że ten program jest konsekwentnie realizowany, ba, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi w dużej części zrealizowany. Można powiedzieć, że ta konferencja jest konferencją z cyklu Trasa dotrzymanego słowa. Pan prezes Jarosław Kaczyński kilka dni temu właśnie zainaugurował taki objazd kraju pod tym hasłem Trasa właśnie dotrzymanego słowa, i to w wymiarze tym ogólnopaństwowym, ogólnopolskim, i w wymiarze samorządowym. I tak jak tutaj pan starosta wspomniał o kolejnych wnioskach, które są kierowane, czy to w sprawie dróg, no niedługo będzie też rozstrzygnięty program Polski Ład Zabytki, też każda gmina, również powiat aplikował, jest ogromna szansa, że opactwo w lądzie otrzyma bardzo duże środki, 3,5 miliona złotych. Każda gmina też otrzyma, jestem o tym głęboko przekonany, znaczne środki na remonty swoich zabytków. No i wkrótce też będzie kolejny nabór na inwestycje strategiczne, więc to nie jest ostatnie słowo. Podsumowujemy pewien etap i jeśli wyborcy nam zaufają, o czym tutaj mówił też pan radny, w tym wymiarze ogólnopaństwowym, to ta polityka właśnie wspierania samorządów będzie kontynuowana. To mogę z całą pewnością powiedzieć. Bardzo dziękujemy państwu za udział w konferencji. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Chyba jeszcze pan starosta chciał. Tak, zapraszając państwa na dzisiejszą konferencję, umieściliśmy w programie również informacje dotyczące ptasiej grypy. Dziś zdaje się Słupca.pl poinformowała o stwierdzeniu ogniska ptasiej grypy w Skorzęcinie. To nas bezpośrednio nie dotyczy, ale oczywiście musimy w dalszym ciągu apelować, zwłaszcza do hodowców drobiu, o ostrożność, bo choć z końcem maja skończył się ten okres, który objęty był rozporządzeniem pani powiatowej inspektor weterynarii dotyczącym strefy ochronnej wyznaczonej mapą wokół Jeziora Powickiego, to ten kierunek północny czy północno-zachodni może być też niepokojący, więc czekamy też na odpowiedni dokument wydany przez powiatowego inspektora weterynarii w Gnieźnie. Jesteśmy przekonani, że te obostrzenia ewentualne, które mogą zostać nałożone na strefę, jeśli taka zostanie wyznaczona, niekoniecznie będą obejmować teren powiatu słupeckiego, ale też apelujemy w dalszym ciągu, zwłaszcza do hodowców drobiu, o zachowanie ostrożności i wszystkich tych norm sanitarnych, które umożliwią zachowanie bezpieczeństwa ich biznesów, bo to jest w tym momencie najistotniejsze. Ludziom generalnie ta choroba, jak wiecie państwo, nie grozi. Natomiast chodzi o to, aby uniknąć dużych strat, i to jeśli chodzi o hodowców drobiu, jak i niepotrzebnego zamieszania, niepokoju, jeśli chodzi o biznesy turystyczne nad Jeziorem Powickim. Te nasze działania w maju zmierzały do tego, żeby
sytuację uspokoić i jednocześnie rozwiązać problem. Dzięki dobrej współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo udało się uniknąć rozprzestrzeniania tej choroby. No, po części sprzyjały nam też warunki pogodowe, bo ten wirus na szczęście ginie w temperaturze wyższej niż 10-12 stopni, więc tu mieliśmy opatrzność po właściwej stronie i miejmy nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu. A korzystając z tego, że te mikrofony są w moim kierunku wymierzone, chciałem też serdecznie zaprosić i Państwa, i odbiorców Państwa mediów do udziału w festiwalu w Lądzie. 19. edycja Festiwalu Kultury Słowia Unicestersów zaczyna się w najbliższą sobotę już o godzinie 10. Od godziny 10 wioska Wojów, atrakcje dla dzieci. O godzinie 10 też zaczynamy z całym tym otoczeniem popularno-naukowym. Teatry, prelekcje, gry i zabawy. Planszówki, co jeszcze można dodać, Krzysztof? Koncerty, właśnie, koncerty te wieczorne znanych wykonawców i tu myślę, że przyciągną one sporą liczbę publiczności. Nawet się trochę boimy, czy kościół w Lądzie nie będzie za mały. Jeśli chodzi o koncerty Stanisława Sojki w sobotę, czy Anny Marii Jopek w niedzielę, ale zapraszamy wszystkich chętnych. No mam nadzieję, że te koncerty będą rzeczywiście dużym i istotnym przeżyciem, również w takim sensie artystyczno-duchowym. Zapraszamy na Festiwal do Lądu. Na drogi obronne w myśl umowy z 2019 roku mieliśmy około 200 milionów. Do tego dochodzi teraz umowa podpisana w tym roku na kolejne 250 milionów. Czyli to jest skala tych wydatków. Oczywiście to się rozkłada na kilka lat, ponieważ przygotowanie inwestycji, wykup gruntów to były konkretne nakłady. No, w zeszłym roku mieliśmy wykonanie na poziomie 90 paru milionów i to jest istotna część. Teraz zakończyliśmy już budowę tego odcinka od Powidza, praktycznie od rynku w Powidzu do granicy powiatu w kierunku Witkowa. No i jak dziś mieliśmy okazję też obserwować, postępują prace, jak chodzi o budowę obwodnicy Powidza w tym kierunku na Smolniki Powickie, więc to do końca roku mamy nadzieję, że również to zadanie zostanie zrealizowane. A jeśli chodzi o najbliższe inwestycje do oddania, to droga w Sierakowo, nie, Słomczyce Sierakowo, tak? Na kiedy planowano odbiór oddania? Tak, to myślę, że jest kwestia najbliższych tygodni. Natomiast kolejny odcinek, który jest już w trakcie realizacji, od Wierzbna w stronę Jaroszyna. Ta droga łącząca Słupce i Zagórów. No tu już widać też postęp prac, ale te prace potrwają około 4 miesięcy. Natomiast no bardzo nam zależy na jeszcze jednej inwestycji. Tu też skorzystam z okazji, żeby się uśmiechnąć do pana posła, bo poparcie posłów jest istotne w przypadku rozpatrywania wniosków składanych przez gminy czy powiaty. Chodzi o ścieżkę rowerową. Złożyliśmy wniosek dotyczący odcinka od Słupcy do końca Piotrowic i bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku i wiosną przyszłego roku można było się pochwalić kolejnym odcinkiem ścieżki rowerowej. Także panie pośle, patrzymy na pana jak ten kot ze Szreka. Dużo jeżdżę rowerem, więc takie wnioski są bardzo bliskie. Te samorządy muszą sobie jakby same teraz radzić i dokładać te brakujące pieniądze.
Znaczy były, przykład chociaż drogi do Zagórowa, czy Rynku. Były dodatkowe środki już przekazane samorządom. Teraz z tego co wiem, to akurat te przetargi wypadają bardzo dobrze i mieszczą się właściwie w kosztorysach, więc myślę, że wójtowie, burmistrzowie, starostowie powinni być zadowoleni, bo no firmy jednak nie windują tych cen, tak jak to miało miejsce jeszcze tam kilkanaście miesięcy temu. Na pewno rząd będzie się przyglądał tej sytuacji, nie zostawi samorządów w takim położeniu, że inwestycja potrzebna otrzyma dofinansowanie, a nie będzie mogła być realizowana ze względu na zbyt wysokie kwoty oferowane przez wykonawców, więc tutaj cały czas to jest monitorowane. Jeszcze na końcu, bo panowie powiedzieli o koalicji, o tym wszystkim, co się udało, no to pewnie można powiedzieć jeszcze, co się nie udało, a co chcieliśmy zrobić. Tutaj wraca ciągle temat tych inwestorów, ale o to już kiedyś pytałem. Jakie rzeczy z tej umowy koalicyjnej, z planów były zakładane, nie udały się i być może zostaną zrealizowane w kolejnej kadencji? To znaczy, ja bym powiedział tak, jakbym przeczytał tą umowę koalicyjną i te drogi, które my żeśmy wtedy wpisywali, no to te drogi, nawet wtedy, jak mówiłem na samym początku, nawet sam z tyłu głowy miałem, że no kurde, gdzieś tam na poziomie może 80%, może 80%, to były cztery drogi wtedy podawane, żeby każda gmina jak gdyby miała jedną drogę zrealizowaną podczas naszej kadencji. I wtedy naprawdę się zastanawialiśmy, skąd weźmiemy środki i czy w ogóle to zrealizujemy. Natomiast nam się udało rzeczywiście wybudować nie jedną, a w wielu gminach po kilka tych dróg powiatowych i to jest naprawdę duży sukces. Oczywiście no to są te pieniądze rządowe z Ładu Polskiego, no nawet ten most, który żeśmy wspomnieli, żeby nie te środki, no to z tym mostem naprawdę jeszcze wiele kadencji, może inne rady by się borykały z tym problemem, a to się narastało i to był coraz większy problem. Natomiast co do szpitala, to udało nam się wiele zrobić. No oczywiście zderzyliśmy się z tak zwaną ścianą projektową, co nie jest tajemnicą i to było wielokrotnie na naszej Radzie też powtarzane, gdzie ten projekt tak naprawdę nie miał nawet połączeń z tą starą częścią szpitala. To trzeba było wszystko robić. Oczywiście to generowało koszty i my te koszty żeśmy ponosili. Oczywiście no, była sprawa dyrektora bardzo głośna w tej kadencji poprzedniego, który no, nie chciał kandydować na dyrektora tak naprawdę, a nie to, że ktoś go tam gdzieś zwalniał. Nie? No były pewne problemy. My i nie uciekamy przed nimi. Na pewno byśmy chcieli o wiele, wiele więcej. Na pewno mamy problem, no nie narasta on, ale będzie narastał z latami. To jest problem szkół, gdzie no oczywiście niż demograficzny powoduje i to we wszystkich, to nie tylko w powiecie supeckim, ale w każdej gminie, powoduje, że te szkoły, które sieć istniała, ona niebawem stanie się jak gdyby no zbyteczna albo potrzebna, skoro nie dopasujemy w bardzo szybkim tempie tych wszystkich kierunków, które by mogły kształcić tak naprawdę pracowników na ten rynek, który potrzebujemy. To jest bardzo trudne. Oczywiście mamy odpływ naszej młodzieży też do innych szkół. No niestety nie możemy na razie rywalizować tak jak z Volkswagenem, z firmą, gdzie oni otwierają swoje szkoły i oferują pracownikom od razu jak gdyby pracę. No my takich możliwości tutaj zakładowych nie mamy. Co do inwestorów, no to jest na pewno problem złożony, nie udało się. Natomiast może jesteśmy na bardzo dobrym etapie, bo ten łącznik, który tutaj starosta powiedział, że pozyskaliśmy środki, jak gdyby, który będzie łączył dodatkowo dojazd autostrady z Powidzem, czyli że po stronie, jak tutaj byśmy patrzyli zachodnio od Strzałkowa, te tereny naprawdę staną się dość mocno jak gdyby rozwojowymi pod te wszystkie inwestycje i może wtedy inwestorzy do nas bardziej jak gdyby przyjadą, bo dzisiaj no mamy problem rzeczywiście z inwestycjami, nie ukrywamy tego, ale to też jest problem rozdrobnienia gruntów i nieposiadania własnych gruntów do tych inwestycji, a dzisiaj inwestorzy chcą wchodzić na duże pałacie ziemi i najlepiej jakby był właścicielem gmina albo powiat tych gruntów. Natomiast ani tu gminy nie są właścicielami takich dużych gruntów, ani powiat też nie dysponuje. Natomiast myślę, że ten łącznik, o którym wspomniałem, spowoduje, że w następnej kadencji będzie można jak gdyby bardziej przyciągnąć tutaj inwestorów na powiat supecki. Znaczy ja myślę, że to, co tutaj zrobiono w ostatnich latach, to przekracza w ogóle wszelkie oczekiwania i myślę, że nikt rozsądny, gdyby usłyszał kilka lat temu, że te inwestycje, które są zrealizowane obecnie albo w realizacji, że będą robione, myślę, że nikt by nie uwierzył w to. I myślę, że to jest takie podsumowanie człowieka, który jest, mieszka po sąsiedzku z powiatem słupeckim, obserwuje to, co tutaj się dzieje. Myślę, że wiele powiatów w Wielkopolsce może powiatowi słupeckiemu zazdrościć naprawdę takiego rozmachu inwestycyjnego, więc trzeba docenić to, co jest.
Ja może na zakończenie tylko użyję takiego porównania, jeśli chodzi o to, co udało się zrobić. Myślę, że to jest rodzaj Mission Impossible. Znaczy nie utożsamiam się z Tomem Cruise'em, broń Boże, nie, ale on jest przystojniejszy i poza tym sprawniejszy fizycznie, bo niektóre sceny w tym nowym Top Gun też kręcił bez kaskadera. Natomiast to była misja nie do spełnienia, jeśli chodzi o zadania, których się podjęliśmy na początku kadencji. No i o dziwo kończy się podobnie jak kolejne odcinki Mission Impossible i mam nadzieję, że będą następne. Dziękuję bardzo. To nie jest jeszcze po konsultacjach, jest w trakcie konsultacji. Będziemy mieli spotkanie ze zleceniodawcą, czyli przedstawicielami Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Infrastruktury. Podczas tego spotkania zaprezentujemy te warianty, które były do tej pory przygotowywane przez firmę Archidrog, która projektuje ten dojazd do autostrady. I po spotkaniu z wojskiem i po określeniu przez stronę wojskową, którego wariantu oni od nas oczekują, będziemy rozmawiać już konkretnie z właścicielami gruntów, tak aby wyznaczenie terenu tej drogi w jak najmniejszym stopniu kolidowało z ich dotychczasowymi sposobami użytkowania, czyli po prostu, żeby ludziom jak najmniej zabrać tych dobrych gruntów, które są uprawiane, zwłaszcza tu pod Skarboszewem. A ten ostateczny przebieg drogi do kiedy musi być zaakceptowany? Jest jakiś termin? Tak, wrzesień. Bardzo Państwu dziękuję. No i do zobaczenia w lądzie, mam nadzieję.